No to jesteśmy na stoisku Alcatela. Z tego co wiem, to chyba nic ciekawego dzisiaj jeszcze nie znajdziemy. Budżetowce, no ale trzeba było przyjść, trzeba było zobaczyć, co tam Alcatel przygotował. Jak zwykle z przyjemnością przyszliśmy. Alcatel 1 to budżetowa propozycja z Androidem Go, aparaty 8 i 5 mega, gigabajt RAMu, 16 giga pamięci wewnętrznej, 5-calowy ekranik o proporcjach 18:9, ale jest już LTE. Trochę tak nie bardzo go widać, dlatego że nie ma niestety. No nie chce się włączyć, skubaniec. Mamy tutaj całą serię tych jedynek. Przechodźmy do kolejnej. Przejdziemy dalej i spróbujemy zobaczyć, co mamy dalej. Bo tutaj, tutaj mamy kolejne urządzenie z Androidem Go, które jest w zasadzie bardzo podobne do tego podstawowego. Ale nie ma LTE. Tak, nie ma LTE tym razem. To jest 1C, też ekranik 18:9, 5-calowy, 8 megapikseli z tyłu. I tutaj jest do 5 megapikseli z przodu, czyli prawdopodobnie są montowane bardzo różne aparaty. Możliwe, że się na 3 i 2 też trafi. No w zasadzie różnic nie ma, poza tym, że nie ma LTE, a tak to jest i jedynka, jest, nie? Jest jakoś jakiś czterordzeniowy procesor, ale diabli wiedzą. Ale są jeszcze dwie jedynki. Mamy 5,5-calowego X-a, znaczy 1X-a, który jest już troszeczkę lepszy. Już mamy ekran HD+, akumulator 3000, to już się producent ma czym pochwalić. No i podwójny aparat z tyłu, 16 plus 2 megapiksele. Takie dwa oczka są, właściwie nikłe. Też nic szczególnego. Fajna jest tutaj fakturka, dlatego że to jest takie mechate. Aż pomacam, rzeczywiście fajne. No, takie jest. O, ja już popsułem. Paznokciami tego nie róbcie, bo popsujecie. O, a ten jest nawet ładny. No tak, no bo jest biały. Biały to jest ładny i nawet ma poziomy aparatu. Dobra, sorry, wycofuję to. Tył wykonany z tworzywa. Ale już jest pamięć 3 plus 32, czyli już nawet jest już czytnik papilarny, jest już pełen Android 9. Jest inny interfejs niż w tamtym, dlatego że tam było wywoływane tutaj stąd skróty, a tutaj mamy swajpnięciem w górę. No bo tu już masz pełnego Androida, więc no śmierdzeniowy procek, więc to już jest taka chyba topowa jedynka, można by rzec, o ile w ogóle w przypadku Alcatel i serii 1 można nazwać topowymi. Z przodu wygląda ładnie, z tyłu wygląda niestety tak sobie. Nie mógłby być biały tak samo jak z przodu. No taki trochę plastikowy ten tył im wyszedł. No dobra, zobaczmy może modele z nieco wyższej półki. Trójka, tutaj nawet wyświetlacz wydaje się być lepszy, słuchajcie, na pierwszy rzut oka. No prawie 6 cali, 5,9 cala, także już nie ma lipy. No dobra, ale jest Snapdragon 439, 3 giga RAMu, 32 wewnętrznej, albo 64 plus 4 giga RAMu. Czyli co najmniej dwie wersje są, a pewnie znacznie no, więcej. No, to już jest dobrze półka wyżej, jak nic, prawie średnia. 16 plus 5 z tyłu. Zwróćcie uwagę, fajny interfejs animowany, z literkami, które lecą przez całość. No to ładnie zrobili, działa. Trzeba przyznać, że faktycznie ładnie. Kolorki też są całkiem fajne. 8 mega aparacik do selfie. Słuchajcie, jak na IPS-a to jest bardzo dobry wyświetlacz, naprawdę. A pokaż tyły. A sam telefonik jest bardzo cieniutki. Dwa aparaty fotograficzne no tutaj ładne. Mamy czytnik linii papilarnych, mamy diodkę doświetlającą LED. Jest oczywiście jack, no i tutaj mamy gniazdeczko, które jest ładnie zasłonięte. No, to nawet ładnie wygląda, tylko trzeba często czyścić. Fajnie. Mamy tutaj wersję Alcatela 3L z kolei, który wygląda jakby się niczym nie różnił. Specyfikacje są właściwie identyczne. Jedyna różnica, jaką znaleźliśmy, to tutaj, o, widzicie? Brak czytnika linii papilarnych. Najbrzydsze plecki. Najbrzydsze plecki. Diabli wiedzą, czy to jest jedyny wyróżnik, bo w tej chwili nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Te specyfikacje, które tutaj są, właściwie nie pokazują żadnych różnic pomiędzy jednym a drugim smartfonem. Pewnie jakieś będą, ale to wyjdzie w praniu. Zachęcamy do zajrzenia na MGSM, do katalogu. Tam powinniście znaleźć odpowiedź. No i znów oczko wyżej, Alcatel 5V z dosyć dużym noczem, powiedzmy to wprost. Bardzo dużym noczem, to jest jeden z największych noczy na świecie. Ale za to ekran 6,2 cala, także powiedzmy, że da się z tym żyć. Strasznie się paprze, oj strasznie. Ciekawe, czy się łatwo wyciera, zaraz czekajcie, sprawdzę. Ale ma za to duży akumulator, 4000. No wyciera się tak sobie. Wiecie, jak mawiał klasyk,
telefon ma zarówno plusy dodatnie, jak i plusy ujemne. No i znowu, ten interfejs jest raz taki, a raz taki, może sobie można przełączyć gdzieś po prostu te interfejsy. Może kwestia skórki. Raz jest swajpnięciem, raz jest tym klawiszkiem skrótów po prostu. No a tutaj producent chwali się, że zastosował szkło Dragon Trail. No a ekran ma rozdzielczość nadal tylko HD+. A w środku mamy 3 plus 32 GB pamięci. Aparat do 16 mega plus dodatkowa 2-megowa matrycka. Chyba zepsułem. Ty, to uciekamy. Nie mogę go włączyć. Idźmy. Dobra, lecimy stąd. No patrzcie, jaki fajny. Ja w ogóle nieresponsywny ekran jest. Zobacz, Adam. Widziałeś? Tak, nie. Coś jest z nim nie tak. Dobra, jaja sobie robimy, ale Alcatel idealnie podtrzymał niepisaną tradycję tegorocznego MWC. Mokapy, atrapy, za szybą. No dobra, nie ma za szybą, ale atrapa jest. Jest atrapa Alcatela 7 2019. Wiesz, ale trzy aparaty fotograficzne. Ja już wiem, dlaczego to jest atrapka. Bo to jest 5G. Proszę pana, u Alcatela 5G. Nie, no to już jest, kurczę, wyższa szkoła jazdy. To nie może być działający telefon, jeżeli ma 5G. No. I jeszcze do tego ekran Full HD. 5G ma działać. Tak. Kiedyś ma działać. Ale telefon już jest, prawie gotowy. Na razie zrobili obudowę. 6,5-calowy ekran tu ma być. Z dziurką. Z dziurką, tak. Z dziurką, pokażmy dziurkę. Czekaj, bo mi fokus nie łapie. Czekaj, jakoś. O, spróbuję. Pięknie, jest dziurka w ekranie. W tą dziurkę trafi 24-megowy aparacik. Ale mnie to złości, słuchaj, że nie można go normalnie odblokować. A, to jeszcze ten, lepiej będzie. Z tyłu będzie 48 mega plus 16, plus 5 do rozmywania. 48 mega. No i czytnik papilarny tradycyjny. Szaleństwo. I jeszcze do tego 6 giga RAMu. Ale pamięci wewnętrznej tylko 64, trochę wiesz co, mało, nie? Wiesz co, obserwuję, wszystkie flagowce chińskie mają po 6 giga RAMu w tym roku. Tak. Te z tych słabszych Chińczyków. Taka tradycja, no. Taka ekstradycja. I akumulator 4000, czyli całkiem zacnie. Byłoby jeszcze zacniej, gdybyśmy tu mieli gotowy telefon, a nie makietę. Słuchaj, mnie się to podoba. On ci się nigdy elektronicznie nie zepsuje. Możesz nim pierdyknąć w stół oczywiście, ale nie zepsujesz go, no. No faktycznie. A, jeszcze wam powiem hita. To, że tu mamy ten kolor, to jeszcze jeden będzie, już wam pokazujemy. No dobra, to gdybyś miał wybierać mokapami, to który byś wybrał? Nie, no ten jest ładniusi, niebieski, taki, kurczę, taki nawet jakby gradiencik, to jest z poruszeniem. No tak, jest gradient, bo tu na dole się zaczyna robić fioletowy. Tylko, że jest jedna przykra sprawa z tym wszystkim, mianowicie on jest bardzo śliczny, ale tak jak wszystkie plastikowe smartfony, po prostu ta obudowa momentalnie się rysuje. Bo to atrapa. Prawdziwy pewnie będzie miał goryla. Jak prawdziwy będzie miał dobre szkło, to jestem za. Nie, natomiast... no 5G z plastiku, serio? Tak myślisz, żeby to zrobili? No dlaczego nie? Niemożliwe. Jest rzecz, która mi się u Alcatela, słuchaj, podoba, co prawda też w akwarium, słuchajcie, jest. To no nie, musiało nie jest, być za szybą, jak w tym roku tradycja nakazuje. Ale są koncepcyjne smartfony z wyginanymi, składanymi wyświetlaczami. Ba, nawet świecą. Nawet świecą. Pewnie jest tylko wrzucone wideo zapętlone, nie, albo no, slideshow. Tutaj to prawdopodobnie działa w tej chwili na zasadzie ramki na zdjęcia. Tak. No ale dobra, świeci, działa, jest zagięty, ekran jest zagięty. Świeci. Także powiem szczerze, Alcatel trochę nas tutaj w tym momencie zaskoczył, chociaż w zasadzie nie tyle Alcatel, bo tu nie ma brandu Alcatela, tylko właściciel marki Alcatel, firma TCL. To odróżnijmy, bo te telefony wcale nie muszą mieć logo Alcatela, pamiętajcie o tym. No i tutaj jest jego nazwa, jest Dragon Kinch. Podejrzewam, że to jest nazwa wstępna dopiero, co prawda, tak, do składanego. Tak, to jest pewnie nazwa technologa. Ulegnie zmianie. Natomiast, no, pies, o. No tak, no nawet się widzicie, już macie przesmak, jak może wyglądać interfejs. Tak. No jaka ładna książka. Zwróćcie się uwagę, jak się fajnie strony przewinęły. Tak, bardzo fajnie. Są takie mechanizmy, już są programy, które to robią. Tak. Fajny pomysł na klawiaturkę, no powiem wam szczerze. Teraz to zmieniam zdanie. A tutaj z kolei mamy składany w drugą stronę, znaczy w zasadzie mamy dwa. Jeden składany, tak jak widzicie, na długości, troszeczkę tak jak ta Motorola Razor. A drugi składany podobnie jak poprzedni, tylko to jest troszeczkę inny mechanizm. Tak, i ekran z frontu, bo tutaj jak widzimy, ten, który tam nam ładnie świecił, ma tylko ekran po wewnętrznej stronie. Tu już mamy ekranik frontowy, no i jak widzimy, Alcatel przewiduje
a w zasadzie TCL przewiduje 4 aparaty fotograficzne, tutaj w tym 3. No ale wiecie, to się wszystko jeszcze zmieni, bo to jest tylko koncepcja. No i to jest ten drugi składany z troszkę innym mechanizmem, ale jeżeli chodzi o środek, to środek jest podobnie rozwiązany. Słuchaj, tam jest piksel martwy. Zobacz. O, rzeczywiście wypalony. Świeci, ale wypalony, na kamerze... Wypalony, nie martwy. Ale na kamerze, o, teraz go widzicie. Dobra, nieważne, to jest prototyp, to jest tego. Spójrzmy, że tak powiem... Nie, nie machaj, bo ci ostrość rozjeżdża. Tak, żałobę za pikselem. O, pokażę jeszcze go od góry, o, żebyście uwierzyli, że on jest naprawdę złożony. Wiecie co, koncepcja koncepcją, ale jedna rzecz cieszy, że to nie dwie firmy, nie trzy pokazały składańce w tym roku, tylko do tej technologii szykuje się w zasadzie spora część producentów. Będzie konkurencja, a to znaczy, że będzie taniej. Jednak zobaczyliśmy coś nowego. Powiem szczerze, mi się podobało. Zaskoczka trochę. Co prawda nadal to nie są gotowe urządzenia, to są jakby atrapy nadal, mimo tego, że wyświetlacze ale działające. Ale moim zdaniem zdecydowanie ciekawsze niż te gotowe modele, które Alcatel przywiózł, no bo to są budżetowce, a budżetowce to są nieciekawe. To daje zawsze nadzieję na przyszłość, że rzeczywiście coś nowego że się coś pojawi, się że może nie będzie takie straszliwie może drogie. Może się doczekamy naprawdę flagowego Alcatela, takiego flagowego, oj, takiego flagowego bardzo. Trzymamy kciuki. Tak, trzymamy kciuki, życzymy Alcatelowi jak najlepiej.